Cześć kochani, Iga z tej strony i witam Was serdecznie na moim kanale. Nie wiem jak Wy, ale ja dopiero bardzo niedawno dowiedziałam się o tym, że porażka to podstawa sukcesu. Że ludzie, którzy osiągnęli wielki sukces w życiu, którzy są sławni i bogaci, którzy mają dobrobyt, ci ludzie w wielkim, zastraszającym procencie albo większości przeszli przez wiele, wiele porażek w swoim życiu. Przeszli przez wiele biznesów, które padły klapą i splajtowały. I wielokrotnie musieli wymyślać siebie na nowo i wychodzić z nową i nową inicjatywą, jak stworzyć coś nowego i jak dojść do sukcesu. Ta wiadomość była ogólnie dla mnie dużym zaskoczeniem, bo zawsze myślałam, że są ludzie na świecie, którzy po prostu zabierają się do czegoś i od ręki są świetni, i od ręki im to wychodzi, i od ręki wiedzą, jak coś zrobić. I zawsze ja czułam się bardzo niepewnie i bardzo tak jakby zostawiona w tyle i w strachu, że mnie po prostu nic nie wyjdzie, że jeżeli ja spróbuję czegoś nowego, to jest skazane na porażkę. Prawda jest taka, że wszyscy, nawet ci najsławniejsi i najbogatsi w dzisiejszych czasach, gdzieś tam zaczynali od pewnego zera. Oczywiście są wyjątki na świecie, gdzie ludzie wygrali loterię o wielkie pieniądze lub ludzie urodzili się w bardzo bogatych rodzinach, gdzie dostali w pewnym sensie rzeczy podane na tacy. I oczywiście nie umniejszam faktu, że niektórzy z nas wywodzą się z biednych i ciężkich otoczeń, gdzie życie nie toczyło się od dziecka dla nas bardzo łatwo. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach, jeżeli spojrzymy na statystyki i spojrzymy na ludzi, którzy naprawdę osiągnęli duży sukces w życiu, to wielka, wielka część tych ludzi, którzy osiągnęli sukces, to jednak ludzie, którzy przeszli przez bardzo ciężkie warunki, przez ciężkie sytuacje życiowe i ludzie, którzy przenieśli wiele i wiele porażek, zanim doszli i osiągnęli sukces. Kiedy ja zdobyłam wiedzę na ten temat, kiedy zrozumiałam, że porażka jest nieodłączną częścią prawdziwego sukcesu, dopiero wtedy jakby zdobyłam odwagę na to, żeby ruszyć do przodu i żeby spróbować rzeczy, których wcześniej bałam się próbować. I dzisiaj, kiedy próbuję budować własny interes, własny biznes, kiedy nie mam zielonego pojęcia, jak większość rzeczy jeszcze robić, dopiero zaczynam krok po kroku, kiedy odkrywam kolejne warstwy i elementy, które są związane z prowadzeniem własnego biznesu, których nie miałam zielonego pojęcia w niedalekiej przeszłości. Często spotykam się ze strachem i z niepewnością, która mnie ogarnia, nie wiedząc, co dalej robić, który powinien być mój kolejny krok. Albo bardzo często zdarza mi się to, że tak jakby uczę się nowych umiejętności, które są niesamowicie skomplikowane i czasami wydaje mi się, że mnie to wszystko przerasta, że jest tego za dużo, że jak ja się kiedykolwiek w życiu tego nauczę, że każda przeszkoda, którą pokonuję, tak jakby tworzy kolejnych 10 przeszkód i te przeszkody muszą być również pokonane w drodze do sukcesu. Ale kochani moi, świadomość i wiedza, którą zdobyłam po drodze, doświadczenie, poczucie własnej wartości i poczucie pewności siebie są nieodzowne i nieocenione. I myślę, że przy każdej porażce, którą przechodzę w tej chwili, czuję się troszeczkę pewniej. Czuję, że każdy krok, który robię następny, jest jakby stąpany po bardziej pewnym gruncie. Mimo tego, że jest tyle niewiadomych, mimo tego, że codziennie muszę się uczyć, to czuję, że jestem w stanie więcej i więcej unieść. To, co kiedyś wystraszyłoby mnie do szaleństwa, dzisiaj jest po prostu jakby częścią mojej codzienności. Jestem w stanie z tym żyć, jestem w stanie żyć ze świadomością, że nie wiem, skąd przyjdzie następny przypływ jakiejś gotówki, że nie wiem, jak zapłacę moje rachunki za jakiś czas, ponieważ oszczędności się może skończą. Mimo tego, że żyję w takiej niepewności, to jestem w stanie jakoś przetrwać, wiedząc, że mam w sobie więcej siły i więcej pewności siebie i jakoś to wykombinuję, bo zawsze wszystko jakoś wykombinowałam w życiu. Przecież przeszłam przez te 40 lat i jestem tu i teraz i nie umarłam, nie straciłam dachu nad głową, mam gdzie mieszkać i mam co jeść i jakoś sobie radziłam, więc myślę, że dalej sobie poradzę. Do czego zmierzam, to to, że w życiu powinniśmy
być okej z faktem, że przychodzą do nas porażki. Powinniśmy być okej z faktem, że nie zawsze wiemy, co robimy, że jest bardzo dużo niewiadomych i one zawsze tam będą. Jeżeli chcemy wyrwać się z szarej codzienności i z okowów życia, której doświadcza olbrzymia większość społeczeństwa, to musimy być przygotowani na poczucie dyskomfortu, musimy być przygotowani na porażkę, musimy być otwarci i nie możemy się bać próbowania nowych rzeczy. Musimy przyzwyczaić się do dyskomfortu i tak jakby być okej z faktem, że nie będziemy wielu, wielu, wielu rzeczy wiedzieć i wszystko będzie jakby wielką niewiadomą. I tak jak mówię, kochani, nie wiem, gdzie to zaprowadzi, aczkolwiek wiem, że alternatywa, czyli praca od 9 do 5 dla kogoś innego, życie za pozwoleniem szefa lub menadżera, nie jest życiem, które ja wybieram i nie jest życiem, które ja chcę dla siebie. I mam nadzieję, że wielu z Was również ma takie nastawienie i podejście do sprawy, że wielu z Was pragnie czegoś więcej w życiu, że chcecie być panami własnego losu. I wierzę, że jesteśmy w stanie to osiągnąć, jeżeli będziemy się starać, jeżeli będziemy próbować bez względu na to, ile porażek przejdziemy, że będziemy się podnosić, otrzepywać i próbować jeszcze raz, raz za razem, bez względu na to, jak dużo czasu to zajmie, bez względu na to, ile razy życie po prostu da nam w szczękę, tyle razy będziemy w stanie podnieść się z nokautu i jeszcze raz spróbować i jeszcze raz spróbować, dopóki sukces do nas nie przyjdzie, dopóki nie osiągniemy naszej wolności i szczęścia, o które jest tak warto walczyć. Ponieważ jaka jest alternatywa, kochani? Dla mnie nie ma alternatywy. Alternatywa zbyt mnie boli, żebym była w stanie na co dzień się z nią borykać. I mimo tego, że jest szansa, że na jakiś czas będę musiała wrócić do stałej pracy od 9 do 5, że będę musiała na jakiś czas pracować dla kogoś innego, to cały czas w tle będę pracować nad sobą i pracować nad tym, aby uwolnić się z takiego systemu, ponieważ to nie jest życie, którego ja pragnę. I mam nadzieję, kochani, że będę w stanie udokumentować moją podróż, moją drogę do tego, jak tą wolność zdobyć, i mam nadzieję, że będę w stanie troszeczkę Was poprowadzić również, jeżeli to jest to, czego w życiu pragniecie. Na razie uczę się na tym, co jestem w stanie znaleźć na internecie, na książkach, na ludziach, którzy osiągnęli ten sukces, i staram się nie popełniać błędów, które oni popełnili, ponieważ życie jest za krótkie. Aczkolwiek mam nadzieję, że i ja dojdę do sukcesu i dzięki temu będę w stanie Was zainspirować i może pokazać Wam jeszcze jedną drogę, jak to zrobić, jak do tego dojść. I mam nadzieję, że będę w stanie zagrzać Was troszeczkę do walki o własne szczęście. Okej, kochani, miło było z Wami rozmawiać i mam nadzieję, że niedługo się znowu spotkamy. Okej, kocham Was. Do zobaczenia, pa!